Hej ekipa, witam was Stanim. Witam was ponownie w Deral Beyond. Kontynuujemy naszą rozgrywkę i dzisiaj mamy bardzo wyjątkową mapę. Po raz drugi mamy mapę bez zarażonych. Ale czy to na pewno jest taka boga cisza? Czy to jest cisza przed burzą? Zobaczcie sami. Pora na kolejną misję. Oaza. W środku bezkresnej pustyni znajduje się niewielkie irańskie miejsce skąpane w wodach podziemnego jeziora. To idealny obszar na założenie prosperującej kolonii, która ma połączenie z koloniami na południu. Na dodatek w najbliższym czasie nie musisz martwić się zarażonymi. Niestety, jak już wiesz, sielanka na tych przeklętych ziemiach nie trwa wiecznie. Zwiedowcy wykryli odległą hordę, która dotrze do tu ponad miesiąc. Przygotuj obronę arsenał zanim nadejdzie. Liczebność 2600, przetrwa takie wszystkich hord. Mamy na to wszystko 72 dni, więc ruszajmy z tą przygodą. Tak wygląda nasza kraina. Pytanie, czy faktycznie jest tu taka sielanka? Pora zobaczyć, poluj. Nie ma ani jednego zarażonego. W takim razie, słuchajcie, rozsyłam zwiadowców. Wszystkie jednostki rozsyłam po czterech krańcach świata, aby ocenić, jakie mamy tutaj możliwości obronne. Proszę bardzo, rozsyłamy i chcemy wiedzieć więcej o mapie. A tymczasem, w międzyczasie, także biorę się za budowanie. Budowanie oczywiście najpierw namiotów, później domki drewniane. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak widzicie, sporo mogę zbudować. Mówicie, żebym nie budował na zielonym, ale szczerze powiem, no kurczę, nie da się budować nie na zielonym, bo tu wszędzie faktycznie jest zielone i ta mapa faktycznie się prezentuje. Dobra, pora zbadać całe to terytorium. Mapa wygląda dosyć interesująco, będzie łatwo się bronić w niektórych miejscach, w niektórych wręcz przeciwnie, będzie bardzo trudno. Tutaj mamy mocne przewężenie, więc tutaj można by faktycznie ładne mury. Tu mamy wody, co na pewno nam tutaj pozwoli się w tym kawałku dobrze bronić. Tu mamy całkowicie odsłonięty teren, dopiero w tym miejscu mamy las, gdzie tutaj jakaś obrona będzie sensowna. Ta strona, mamy kawałek wody, ale jednak to jest cały czas odsłonięty teren. Natomiast północ, no to po prostu jeden wielki kawałek terenu, gdzie musimy stawić mocne mury. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Póki co rozwijamy się, póki co wydobywamy drewno, zgarniamy wszystko, co się da i już chyba mogę kopalnię, a może bym mógł już warsztat, drewniany warsztat, więc postawmy sobie chyba nawet tutaj. Ja wiem, że miałbym się nie stawiać tutaj, gdzie zielony, ale mamy farmy, mamy tej zieleniny mnóstwo, naprawdę mnóstwo, więc raczej nie będę się tym przejmował, po prostu buduję się tak jak trzeba. Dzień 20, tak wygląda chwilowo nasze osiedle, już wszystko mamy w drewnianych domkach i dla mnie, słuchajcie, mam nowość, bo mamy takie coś jak kamienny warsztat. Nie wiem, co to robi, ale jestem ciekaw, dlatego też postawię sobie, w sumie mogą być koło siebie, dlaczego by nie, więc ten kamienny warsztat, choćbym w sumie mógłby go wcisnąć tutaj i zobaczymy, co w ogóle on potrafi, co on robi. Tutaj, jeżeli chodzi o technologię, zostało mi wieże obserwacyjne, wielka balista i snajperów. Natomiast zaczynamy, słuchajcie, powoli się zbierać, żeby rekrutować wojsko. Oczywiście brakuje mi energii standardowo, ale produkcja złota już jest 742 monety. To już naprawdę według mnie jest dobry wynik. Tutaj powoli zaczynamy stawiać mury, tutaj od góry, od lewej, od prawej i powoli, powoli będziemy tutaj naprawdę starać się przygotować najlepsze fortyfikacje, na jakie nas stać. Przyznaję, zacnie ta struktura wygląda, kamienny warsztat i co on tu potrafi? Kamienny dom, złoto za 600 i do tego mamy osa za 800. Właśnie, tego chciałem, więc proszę bardzo, żołd pobiera 2, ok, ale najpierw zróbmy kamienny dom. Co ciekawe, osa, karabin maszynowy automatycznie atakuje pobliskich wrogów, jest to nieruchomy obiekt, który nie angażuje zarażonych, choć otwarcie ognia może przyciągnąć ich uwagę. Więc żołdu to nam pobiera, ale to jest karabin statyczny. Pamiętacie z misji taktycznych, ta osa może naprawdę nam pokazać, jak się likwiduje zarażonych. Ciekaw jestem naprawdę, jak to będzie funkcjonować. 30 dzień, mamy już kamienne domy, które faktycznie sporo dają, bo 40 monet, 13 kolonistów i powiem wam szczerze, tylko troszkę energii one potrzebują w stosunku do tych drewnianych. Mimo wszystko jest warto. Tutaj też mam te osy, słuchajcie, osy, które wziąłem sobie w badaniach, odkryłem i powiem szczerze, ciekaw jestem tych cacenik, tych zabawek, jak one będą się tutaj sprawdzały. Dodatkowo oczywiście robię sobie jeszcze wojowników, żołnierzy, mimo wszystko chyba bardziej będę
będę starał się na osach to wszystko obstawiać, bo osy mają żołd 2, żołnierz ma żołdu 3. Jedynie co osa zużywa mi prąd, no to na to muszę jedynie zwracać uwagę. Żołnierz natomiast zabiera mi jedzenie, więc no na pewno będę jakoś to mieszał ze sobą, jakoś to kombinował. Jak widzicie, już wszędzie prawie mury mam potrójne postawione. Tutaj, nie, dobra, tutaj są potrójne, tu są potrójne, tu są potrójne, potrójne i tu już kończę robić potrójną strukturę. Tak, tu już jest ostatek tak naprawdę naszej budowy i będziemy się szykować, słuchajcie, do dalszej produkcji żołnierzy i jedzenia i energii, bo przede wszystkim jedzenie i energia chodzi. Co najlepsze, do produkcji żołnierzy nie potrzebuję mieszkańców, do produkcji, znaczy przepraszam, do produkcji tych os nie potrzebuję mieszkańców, tylko potrzebuję żołdu i potrzebuje energii. Tylko oczywiście osa jest droższa w stosunku do żołnierza, bo osa kosztuje nas 320 zł i żelaza 10, a żołnierz dla porównania, słuchajcie, mamy tutaj żelazo 2, jedzenie 1 i robotnik 1, złoto 240, więc mniej żelaza ma żołnierz, ale żołnierz jednak ma więcej żołdu i to jest żołd stary, stały 3, a jednak osa 2. Jest mobilność żołnierzy większa, natomiast nie wiem jak z damage'em. Tutaj widzicie jaki oby pancerz mamy, mamy tutaj też możliwość wbicia awansu przede wszystkim, a tu osa, nic o niej tak naprawdę nie wiemy, żadnych statystyk nie ma, więc tak naprawdę zobaczymy ją w akcji, jak ona się będzie tutaj sprawdzać. Mam nadzieję, że będzie to naprawdę wartościowe. Jestem już prawie na zakończeniu naszych przygotowań, 44 dzień, a u mnie 105 żołnierzy i ciągle i szkole coraz więcej, praktycznie na każdej stronie mam obstawę, tu mam osy, balisty, tutaj balizm nie mam, o tu trzeba balisty dostawić, o niedobrze, balisty się skończyły, więc w takim razie sprzedajemy nadmiary kamienia i trzeba tutaj dostawić balisty, bo tutaj zauważyłem właśnie, teraz balizm brakowało, więc tu na pewno się one przydadzą, na każdej ścianie są jakieś jednostki, tutaj też widzę balista, jest jedna za mało, tutaj mógłbym jeszcze jedną balistę wrzucić, w żołnierzy praktycznie mam w każdej wieży obstawionych i jeszcze gdzieś luzem ich dorzucam, gdzieś po prostu gdzie się da, tam ich wkładam, żeby móc się bronić, żeby móc się obronić przed tym, co ma tutaj do nas przyjść, co nas ma tutaj definitywnie zdeptać. Nie wiem, czy to będzie wystarczające, mam nadzieję, że tak, bo jak nie, no to cóż, będzie dwie porażki na naszym koncie, oby nie, mam nadzieję, że jednak tutaj dam radę się obronić z tym wszystkim, co tutaj mam, jeszcze jakieś dodatkowe mury tutaj, jak widzicie, postawiam, żeby się w każdym miejscu gdzieś obronić, tak ogólnie wygląda nasza kraina. Praktycznie się obstawiam jak dziki. Tutaj najgorzej te zabudowania niestety mam, ale chyba innego tego miejsca nie mam jak ogarnąć, więc tutaj jeszcze ulepszę sobie, żeby więcej kasy wyciągać, więc zobaczymy ile łącznie mamy. 1300, docelowo mamy bazować na 2600, więc daleka jeszcze droga do tego, ale jeżeli wytrzymamy tą hordę 57 dnia, to mamy jeszcze bardzo dużo czasu na przygotowanie tych mieszkań, zwłaszcza że w kamieniu jest siła. Nadchodzą! Jestem chyba przygotowany, słuchajcie, już nawet nie wiem na co miałbym wydawać jednostki, już tak naprawdę mam komplet, już tak naprawdę nie wiem, czy mógłbym jeszcze coś więcej zrobić, chyba już nie. Rozstawiłem osy gdzie się dało, po 2, po 3, po 5, po 10 i tak naprawdę wydaje mi się, że jestem przygotowany. 18 godzin do ataku hordy. Jak widzicie, już się obstawiłem ze wszystkich stron jak tylko mogłem. To w sumie mogę jeszcze dać drewniany płot, żeby tutaj nikt się nie dostał z tego miejsca. W sumie mogę jeszcze nawet zrobić takie coś, tak na ostateczne rozwiązanie, ale słuchajcie, tak wygląda moja obrona, tak wygląda moja twierdza, tak wygląda to, co przygotowałem. Została godzina i uwaga, nadchodzą, słuchajcie, ze wszystkich stron. Pokażcie mi ich zarażonych, jak oni wyglądają, gdzie oni są. Idą, zobaczmy jak nasze maszynki się będą sprawdzać. Nasi tutaj pięknie sobie dają radę, jeżeli chodzi o wieżyczki. Nie będzie tu większego problemu, ale jak patrzcie, jakie te karabiny ładnie ściągają. Bardzo mi się to podoba, jak tutaj będzie to wszystko ściągane, więc proszę się ustawić z tej strony. Widzę, z tej strony najbardziej jesteśmy oblegani. Tutaj balista, kurczę, jak tu łoją. I słuchajcie, tu jest problem, bo ja widzę, że oni się tutaj mocno przebijają. To ja chyba będę musiał tutaj dostawić
tego więcej. Będę musiał jednak więcej tych zabudowań tutaj dać i jednak chyba będę musiał tutaj dać jeszcze coś, bo widzę, że tutaj jest nieciekawie. Tutaj oczywiście obronimy się, z tego miejsca chyba też damy radę tutaj, ale tutaj nam potrzeba, słuchajcie, tu nam trzeba wsparcia, bo bardzo się tu skupili. Ja obstawiłem się tu jak dziki, ale jak widzicie, dajemy radę. Tu się trzymamy, tu palisada się trzyma, jeszcze tu trzymamy, tu jest bardzo dużo, tu jest duże, ogromne wręcz, słuchajcie, tu jest ciśnienie, żeby na to, żeby oni tutaj przyszli. Kurczę, wiecie co? Wiecie co, tu się robi naprawdę ciekawie, bardzo ciekawie. Z tej strony się już prawie przebili, patrzcie, jakie siły. Okej, okay, tu jest w porządku i tak obserwuję, gdzie jest największy atak. Tutaj od tej strony jest spokojnie, tutaj się bardzo skupili, więc tych żołnierzy bym przegrupował tu. Tu na bramie nie ma, tu jest w porządku. Tu jaka siła, tu jaka horda, słuchajcie. Dawać ich tutaj żołnierzy, więcej tu żołnierzy trzeba, tu się chyba przebiją zaraz, więc ja was stąd zabieram. Tutaj proszę do tyłu, tutaj do tyłu, ewentualnie tu się ustawcie. Jak tutaj ta strona? No tu się trzyma, ale patrzcie, weszli. Weszli tutaj, karabiny jeszcze walczą, ale jednak no tu się weszli. Tutaj weszli z tej strony, ale jadka, słuchajcie, co tu się dzieje? Ja już nie wiem, tutaj weszli do nas. Wycofujemy te jednostki, wycofujemy się stąd, w takim razie tutaj. Proszę żołnierzy, czy gdzieś się jeszcze przebili? Gdzieś się jeszcze przebili się, tu się przebili, słuchajcie, tu się przebili. Naszych żołnierzy pewnie trzeba będzie stąd przegrupować. Tych, których mogę cofnąć, to tych będę cofał. Choć w sumie tutaj to chyba wytrzyma, tu wytrzymało, ale tu obrywa, słuchajcie, tu obrywa i tutaj im trzeba pomóc. Karabiny muszą sobie poradzić, tutaj dają radę, więc chyba tutaj trzeba skierować nasze jednostki. Tak, tutaj zdecydowanie skierować nasze jednostki. Północ sobie spokojnie daje radę, z tego widzicie, tutaj jakaś jest największa spotyczka. Z tej strony przechodzą, słuchajcie, wsparcie z tej strony potrzebne, natychmiastowo, więc już ogarniamy, tu dajemy więcej tych karabinków, widzę, bo tu będzie to potrzebne, więc proszę tutaj dać, tak, wiem, że są atakowani, tutaj się, patrzcie, bokiem tutaj przechodzą do nas, tu tak się wpakują, dobra, wiecie co, sprzedajmy trochę surowców i zakupmy więcej żelaza, bo tutaj trzeba dać tych karabinów. Niby ta osa świetnie się sprawdza, naprawdę świetnie, nie mogę powiedzieć, że nie, ale coś czuję, że to jest za mało. Coś czuję, że za mało. Jak ta strona tutaj? Tu jesteśmy oblegani, słuchajcie, tu jesteśmy czyści, tu jesteśmy w porządku, tu jesteśmy oblegani z tej strony, więc proszę tutaj się przyszkować po tą stronę. Tutaj, przegrupowanie trzeba przesłać, tutaj jednostki przegrupować, słuchajcie, tutaj przegrupować, ta strona jest atakowana, tu jesteśmy, jeszcze się trzymamy, tu się jeszcze trzymamy, w porządku, więc dajmy tutaj, ach, włączymy naprawę niestety, ale tutaj, patrzcie, słuchajcie, tutaj się cofamy, tu się cofamy, tutaj brama, chować się wszyscy, którzy możecie, tu się za bramy chować. Tutaj, proszę się zapakować w to miejsce, tu w porządku, tutaj jest problem, tu próbujemy się przebijać, ale czyścimy ich, więc tutaj, tu się przebijają, o nie, słuchajcie, tu się przebijają, te jednostki biorę tutaj, patrzcie, tu się mocno wbili, najgorzej, więc tutaj przydałaby się osa, ale energii nam brakuje, na balisty też nam energii brakuje, więc tych żołnierzy muszę tutaj skierować, proszę tutaj wszystkich. Tu sobie dacie radę, jak tutaj? Tu jest w porządku, tu jest w porządku. Tu jesteśmy oczyszczeni, słuchajcie, tu jest w porządku. Więc słuchajcie, tych żołnierzy wszystkich kieruję na tą stronę. Tutaj was muszę wszystkich przegrupować. Proszę tutaj skierować się, tutaj jest w porządku, tutaj jeszcze się trzymamy. Okej, słuchajcie, tutaj się ustawcie, tu karabin dadzą radę. Tu sobie muszą wejść troszkę w ten zasięg. Okej, tutaj cofać do was do tyłu, was cofam do tyłu, cofać do tyłu. Wieżyczki chyba wytrzymacie, muszę ich po prostu poświęcać, niestety wyjścia nie ma innego. Tutaj jedziecie, jedziecie tych, tutaj słuchajcie, trzeba cisnąć. Musimy ich likwidować, bo naprawdę jest grubo. Tutaj zapraszam, bo tutaj się fala wbiła, słuchajcie, wbiła się fala. Biła się tutaj, chować się tutaj przy tych murach, proszę. Proszę tutaj i naparzam, słuchajcie, naparzam. Ja wiem, że tutaj przebijają mocno. Jak ta strona daje sobie radę, więc tutaj trzeba przegrupować. I tutaj wieżyczki, te trzy żołnierzy, zapraszam tutaj. Tutaj możemy, nie możemy produkować z tych jednostek. Tutaj sobie daliśmy radę, więc też proszę się przegrupować w stronę tą. Tu, część północna, a jeszcze słuchajcie, tutaj jest problem. Część północna jeszcze tutaj walczy, jeszcze tutaj walczą o to przetrwanie, więc spoko, tu jest w porządku. Tu się oczyściliśmy, jak widzicie. Tutaj się skupili na tych.
A najgorzej, słuchajcie, bo tutaj jest problem, że zasilania nie została ta wieżyczka. Ulalala, to tak być nie może, że zasilania nie mamy. To już, słuchajcie, trzeba podgręcić, bo właśnie nam padły systemy zasilające. Ajajajaj, dobrze, że tu karabiny jeszcze działają. Część północna, słuchajcie, leży. Część północna leży tutaj, mamy żołnierzy jeszcze, więc można by ich stąd zabrać. Proszę, stąd zabieramy was, wysyłamy was tutaj. Tutaj jesteśmy chronieni, tutaj dajemy radę, tutaj się wytrzymamy. Żołnierze tu się już przygrupowują, w porządku, tutaj trzeba się przygrupować w tą stronę, więc proszę w to miejsce. Trzymamy się, tutaj żołnierze mogę cofnąć na tą bramę, dobra. Tutaj, słuchajcie, mamy zarażonych, tu się dostali zarażeni, niedobrze, tu się dostali zarażeni, trzeba szybko tutaj działać, więc tutaj też trzeba by przejść, więc prosiłbym tutaj żołnierzy jeszcze, gdzie mam tą produkcję żołnierzy? A, tu jest wojsko, dobra, najgorzej w tym miejscu, tutaj musimy się obronić, tu jeszcze karabiny biją, balisty niestety wyłączone. Słuchajcie, tutaj jest taki problem, że wyłączyło nas, trzeba te jednostki tutaj przegrupować w to miejsce. Tutaj mamy żołnierzy, spoko, więc wiecie co, te mury z tym miejscu zlikwidujmy i tu się rozstawmy. Tutaj tym jednostkom się rozstawmy, bo tu będzie potrzebne szybko się rozstawić. Wchodzimy tutaj, słuchajcie, wchodzimy tutaj i się łoimy. I łoimy ich tutaj cały czas. Tutaj z tej strony się przebili, ogromna fala, słuchajcie, się z tej strony przebiła. Jest ogromny problem, bo tu się przebili, tu się przebili, tu się przegrupować. I to już, i to bardzo szybko, tu sobie dadzą radę. Zdecydowanie sobie dadzą radę, więc proszę tutaj zlikwidować. A wy się szybko przygrupujcie, bo do nas tu idą. I do nas tu idą i naprawdę trzeba ich zlikwidować. Tu sobie dadzą radę, słuchajcie, z tej strony sobie jeszcze biją, walczą. Damy radę z tej strony, mam nadzieję, że tak. Tutaj w porządku. A tu ciśniemy, słuchajcie, tu ciśniemy, likwidujemy. Dawać ich tutaj, bo jest nieciekawie. Proszę tutaj likwidować, tu działka trzymają się. Tu jest w porządku, nie, tu jest jeszcze kawałek, więc słuchajcie, tutaj trzeba przejść, tutaj zlikwidować, proszę, bo będzie zaraz nieciekawie. Tutaj żołnierze do tyłu, przegrupować się, uciekać, uciekać żołnierze, tutaj nie mogę produkować niestety, tu, ale za to, słuchajcie, tutaj mam żołnierze, tu mam żołnierze, patrzę, gdzie jeszcze są walki, ale patrzę, że tu jest w porządku, tu się możemy na nich wysłać. Dobra, cisnąć tu, idziemy na nich, bo jak się przebiją przez te mury, to będzie nieciekawie, odciągnijmy od tych murów, już, brać się za nich, słuchajcie, mamy to, już, cisnąć ich tutaj, 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 szybko, szybko likwidować ich tutaj, likwidować go, dobra, zdążymy w ostatnim momencie, polowanie, słuchajcie, polowanie, tutaj jesteśmy odsłonięci, tu jesteśmy chronieni, o tej strony jest w porządku, jaka jazda, słuchajcie. Jaka jest tutaj jeszcze horda? Tak, jak widzicie, tu jeszcze horda szaleje, więc to trzeba zrobić. Tu musimy naprawdę się jeszcze pilnować tych zabudowań, bo jakby tutaj ktoś jeszcze wszedł, to byłoby bardzo nieciekawie. Tu jest w porządku, naprawiamy co się da. Gdzie się da? Uff, jeszcze z tej strony, słuchajcie, jeszcze tutaj walczą. Ale chyba wytarło, wytrzymaliśmy. Oj, dobra, polowanie. Odpalamy, słuchajcie, polowanie. Zaczynamy polować na wszystkie pozostałości, gdzie jeszczekolwiek zostały, ale jak widzicie, się wdarli. Pomimo tego, że ogromne miasta, gigantyczna obrona, słuchajcie, była, widzicie, jak to wygląda po bojowisku. Naprawdę to wygląda strasznie, jak oni się przedarli. Tu się przedarli, tu zniszczyli cały mur. Tutaj wdarli się, tu też. Bardzo duży nacisk tutaj był, ale udało się. Jak to polowanie? Już polowanie zakończone, słuchajcie. Nie ma więcej. Mamy zwycięstwo. A teraz mogę się skupić na budowie domów. Bo jednak jeszcze nie pamiętamy, że to jeszcze nie koniec, więc zlikwidujmy niepotrzebne struktury i musimy odzyskać energię, żeby przede wszystkim odzyskiwać tutaj możliwość budowania domów. Troszkę pracy, ale niedużo, słuchajcie, 1600 mamy, więc jeszcze musimy wbić 1000 i jesteśmy w finale. Finał zaliczony, Colony Major Level 2, achievement do tego jeszcze. Udało nam się, nawet jeśli nie skończyłem tam budować, to było po prostu i gotowe, 66, więc tak naprawdę minęło nam niecałe, słuchajcie, nawet 6 dni bym powiedział, bo tam ta fala jednak trwała kilka.
Piękny, piękny wynik, piękne zwycięstwo i naprawdę mocna, zawzięta walka, na którą przyznaję, ciężko by było, gdybym mocno nie cisnął tej obrony, byłoby ciężko przetrwać. No ale dobra, to tyle. Niziny. Odblokowaliśmy z oazy do nizin poziom drugi trudności, to jest ciekawe, ale dobrze, w takim razie jak widzicie mapa się rozwija coraz bardziej i tutaj te teren coraz bardziej znamy, natomiast tutaj, jeszcze tu kawał drogi nas czeka. Mam nadzieję, że ten odcinek natomiast wam się podobał, jeżeli tak, pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu.